Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku Komentarza Ekspertów, w którym porozmawiamy o Wittgensteinie, piartycypacji i deliberacji. A gościem dzisiejszego spotkania jest Wojciech Ufel, doktor nauk o polityce i administracji, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz badacz w projekcie Horizon 2020 EU Arenas na Uniwersytecie SWPS. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół filozofii polityki i teorii demokracji, a w szczególności deliberacji populizmu i demokracji partycypacyjnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początek chciałem się zapytać, skąd zainteresowanie teorią demokracji deliberacyjnej? Tak, to jest historia powiązana trochę z moimi zainteresowaniami filozoficznymi, bo też oprócz politologii studiowałem filozofię i zawsze mnie to ciągnęło w stronę tej teorii. Studiując politologię, w zasadzie we Wrocławiu nie było o tym dużo mowy, natomiast w pewnym momencie wyjechałem na Erasmusa do Turcji, do Ankary. To był anglojęzyczny uniwersytet, więc mogłem sobie wybrać dowolne zajęcia. I właśnie wybrałem te, które miały najbardziej takie teoretyczne nachylenie, i tam okazało się, że wszyscy dużo mówią o tej teorii, o Habermasie, czyli w zasadzie o takich bardzo wstępnych sformułowaniach tej teorii. I zauważyłem, że przywództwo polityczne, które wtedy studiowałem na specjalności, w ogóle nie jest tam poruszane. No i pomyślałem, że będzie to łatwy sposób na napisanie jakiejś ciekawej pracy magisterskiej. I tak w sumie od 12-13 lat już zostało, że o tym temacie właśnie piszę najwięcej. Rozumiem. To prosiłbym w takim wypadku o przedstawienie właśnie idei demokracji deliberacyjnej i oświeceniowych oraz analitycznych źródeł. Tak, to jest, żeby tak najprościej powiedzieć o tej idei, to jest taki alternatywny pomysł na to, żeby w demokratyczny sposób podejmować decyzje czy też budować relacje w społeczeństwie, opierając się na rozmowie, dialogu, ale przede wszystkim próbie wspólnego rozwiązywania problemów, dochodzenia do konsensusu. I tutaj jest też taka istotna różnica, że ten konsensus to nie jest kompromis, czy przynajmniej w założeniu ma nie być kompromis, w którym każdy poświęci trochę swojego interesu, no i w negocjacjach wypracujemy jakieś rozwiązanie, na które wszyscy się zgodzą, tylko chodzi o przekroczenie tego interesu i w zasadzie opieranie się głównie na argumentach, też takich etycznych, moralnych wartościach wspólnych dla całego społeczeństwa podejmującego decyzje, żeby właśnie też nakierować się na dobro publiczne albo dzisiaj się mówi bardziej o dobru wspólnym. No właśnie, pytałeś o te początki, czy tam w zasadzie genealogię, no bo sama idea trafiła pod strzechy akademickie w połowie lat 80., czy tam pod ich koniec, no i w latach 90. był pierwszy taki prawdziwy boom na te teorie. Potem w latach 2000 zaczęto w ich oparciu projektować pewne eksperymenty, testować jakieś rozwiązania najpierw na uczelniach, a potem faktycznie wprowadzać głównie na poziom demokracji lokalnej. Więc to jest taka skrócona historia ostatnich 40 lat, no ale to też nie są idee nowe. Tak naprawdę zresztą ojcowie założyciele tej teorii, na przykład Habermas czy John Rawls, oni się wprost odnosili do pewnych filozofii czy koncepcji oświeceniowych wcześniejszych. To można tak wspomnieć dla bardziej zorientowanych słuchaczy i słuchaczek tak tylko krótko, że tutaj mówimy na przykład o takich ideach jak Jean-Jacques Rousseau i jego koncepcja woli powszechnej, gdzie właśnie taka prawdziwa, wolna i równościowa polityka byłaby możliwa, gdyby wszyscy mieli takie same poglądy na to, co jest dobre w polityce, a co nie. No i oczywiście bez wątpienia bardzo ważny tutaj jest Kant, który pisał w zasadzie o wiecznym pokoju i o takim modelu, jak w taki racjonalny sposób urządzić politykę, żeby właśnie wyeliminować takie konflikty i wojny. No i oczywiście Marx, który może nie dla Rawlsa, ale dla Habermasa był do pewnego momentu kluczowym krytykiem, który też tutaj widział rolę rozumu w rozpoznawaniu rzeczywistości i problemów i
przezwyciężania tych problemów. Więc na pewno te myśli są obecne. Zresztą Habermas sam pisał, że jego projektem filozoficznym jest dokończenie projektu oświecenia. I tutaj demokracja deliberacyjna odgrywała bardzo ważną, praktyczną rolę. To przechodząc dalej, jako autora książki Granice demokracji, dylematy deliberacji w perspektywie filozofii gier językowych, chciałem Ciebie zapytać, właśnie jak ta koncepcja demokracji deliberacyjnej łączy się z filozofią Ludwika Wittgensteina? Tak, to też właśnie cieszę się, że zaczynamy od takiego filozoficznego backgroundu, ale mogę uspokoić, że na pewno nie będziemy o tym długo mówić, tylko szybko przejdziemy do praktyki. I właśnie Wittgenstein jest dla mnie tym sposobem, w jaki ja do tej praktyki podchodzę i przechodzę. No bo oczywiście, kiedy zaczynamy mówić o deliberacji jako pewnej praktyce komunikacyjnej, no to język wysuwa się nam na pierwszy plan. I bardzo dużo dyskusji w samej teorii deliberacji jest właśnie o tym, jaki to ma być język. Pierwotnie mówiono, że to ma być tylko i wyłącznie taki racjonalny, logiczny, bez retoryki, bez emocji, bez odkrywania interesów własnych, tak? Czyli tylko mówiąc o jakimś ogólnym dobru publicznym. Ale też szybko pojawiły się krytyki tego podejścia, że to będzie w pewien sposób wykluczające, czy jakby może nawet bardziej uprzywilejowujące pewne już i tak uprzywilejowane grupy, ponieważ jest to charakterystyczne dla osób z wyższym wykształceniem, też kulturowo się przypisuje bardziej racjonalność wypowiedziom mężczyzn niż kobiet, nawet jeżeli powiedzmy jest to ta sama wypowiedź verbatim, no to mamy taką tendencję, żeby tu kierować bardziej jakąś racjonalność. Też dla osób, które są z większości rasowych czy etnicznych, nawet jakby tych dominujących i mających lepsze warunki strukturalne. No i żeby też w jakiś sposób przełamać tę dominację, tę hegemonię tych osób, zaczęto mówić, czy tam wprowadzać takie przyzwolenie do tego, żeby ta mowa była naznaczona czy wspierana, na przykład właśnie narracją osobistą, żeby łatwiej komuś wyjaśnić swoją perspektywę, swój problem, albo też retoryką, żeby po prostu lepiej pokazać te argumenty i dopasować do odbiorców i odbiorczyń. Przy czym oczywiście to wciąż obracało się wokół tego, że to ma wspierać tę racjonalną, logiczną mowę. Natomiast od samego początku tej teorii z Habermasem przede wszystkim dyskutuje Chantal Mouffe i pokazuje jakby takie oryginalne założenia teorii krytycznej, czy potem demokracji różnicy, gdzieś tam zaczerpnięte z francuskiej filozofii polityki, pokazuje, że konsensus i jakby sama racjonalność, ona i tak będzie służyła obrony jakiemuś status quo. Więc jakby to nie jest tak, że to jest jakaś uniwersalna miarka, czy zdanie jest prawdziwe, czy nie, że to jest oczywiście bardzo w kontekście osadzone. I to może to jest jakby kontekst pewnych norm społecznych, gier językowych, ale też szerszy kontekst jakiejś akademii, uniwersytetów, tego, co w uniwersytetach można mówić, a czego nie można, albo czego się nie bada, co się uznaje za nieracjonalne, nieprawowite, albo w co się po prostu nie inwestuje w kadrę czy w badania, albo wyklucza się pewne osoby takimi gierkami personalnymi. I Wittgenstein w swojej pracy w zasadzie robi bardzo dużo, bardzo szeroki komentarz do tego. W zasadzie można powiedzieć, że całe życie i praca Wittgensteina to jest właśnie rozważanie tego problemu. Znaczy on zaczął, jest ten słynny jego traktat logiczno-filozoficzny, jest taki bardzo uszeregowany. Wiele osób uważa, że to jest taka Biblia, podręcznik podstawowy filozofii analitycznej, czyli właśnie tej, jak pierwotnie, takiego języka, do jakiego pierwotnie odnosili się Rawls i Habermas, no może tam trochę za pośrednictwem jakiejś uniwersalnej pragmatyki, tak? Czyli takiej uniwersalizującej. Natomiast Wittgenstein, też są takie interpretacje Wittgensteina, że już w traktacie filozoficznym on odrzuca ten język. Tak? Jest to słynne powiedzenie, że trzeba wejść po drabinie, a następnie ją odrzucić, bo zobaczymy, że to wszystko nie ma sensu, że to nas do niczego nie prowadzi, że tak można prowadzić rozmowy
o czymś, ale to nie ma niewiele wspólnego z prawdziwym światem. I on zaczął, jakby wtedy wycofał się w milczenie wieloletnie, ale potem wrócił do Cambridge i zaczął pracować nad kolejnymi, no, książkami, bo kilka rzeczy zostało z tego opublikowanych, zostało mi bardzo dużo notatek, no i tam rozwija różne koncepcje związane z grami językowymi, które, co jest dla mnie najważniejsze, on pokazuje, że racjonalność, czy ta racjonalna mowa jest jedną z wielu gier językowych. Ona sama nie jest niejednolita, może prowadzić do sprzeczności, dwie osoby mogą różnie o niej myśleć, z niej korzystać, ale jest przede wszystkim równorzędna, tak jakby ona nie może, nie można powiedzieć, że jest jakąś metagrą językową, która dominuje wszystkie pozostałe. I to nam pozostawia taką wizję języka, tego praktycznego, jako bardzo dynamicznego obszaru ścierania się różnych racji, form, ale też interesów, też jakby otwartego cały czas na politykę, na polityczność, czy na przemoc po prostu, jakąś symboliczną, strukturalną. I takie właśnie podejście adoptuję w swojej książce, pokazując, że w tej deliberacji trzeba po prostu odejść od tego mitu, że jest jakiś racjonalny język, który nam ostatecznie pozwoli jakby uapolitycznić ten cały proces i zracjonalizować politykę. Tak? Czy to nie jest tak już marksowska rewolucja wypłaszczająca całą politykę? Nie jest to też może jakiś tam hobsowski tyran, tylko coś pomiędzy, tak? Czyli właśnie konsensualne, dialogiczne dochodzenie do pewnych uniwersalnych wartości. A ja mówię właśnie, że w języku, jeżeli coś takiego robimy, to znaczy, że po prostu zawieszamy w pewnym momencie możliwość rywalizacji innych głosów, innych pozycji o rozpoznanie, o swoje własne interesy, o tak jakby zmuszanie do kompromisu na przykład osób, które walczą o przetrwanie planety, albo o rozpoznanie własnych praw jako osób na przykład homoseksualnych albo transpłciowych. Także są pewne kwestie, w których ta racjonalność będzie po prostu ukrywała faktyczną politykę, która tam jest. A z moim podejściem właśnie otwieram się na bardzo dużo ciekawych obserwacji, czy koncepcji, czy teoretyzowania i eksperymentowania w praktyce, właśnie z uwzględnieniem tych różnych dynamik języka, a jednocześnie też władzy, oczywiście, cały czas. Dziękuję serdecznie za to streszczenie. Teraz chciałem przejść od teorii, bo teoria demokracji deliberacyjnej czy partycypacji to bardzo rozległa w zasadzie dziedzina, bo to włączamy w to tak filozofię, politykę, socjologię i można tak wymieniać bardzo długo psychologię, ale właśnie jak ta praktyka, ta teoria łączy się z praktyką? No pewnym pojęciem, którego bardzo często lubię ostatnio używać, bo też właśnie tę swoją teorię testuję albo dzielę się nią z wieloma osobami zajmującymi się tą praktyką, lubię mówić, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Dlaczego? No bo jeżeli mamy złą teorię, czyli złe pewne założenia ideologiczne, no to możemy sobie pomyśleć, okej, okay, skoro i tak deliberacja ma być racjonalna, no to nie zależy, że nie kogo weźmiemy do takiego grona, które może ze sobą porozmawiać, bo to przecież nie można wziąć 700 tysięcy osób mieszkających w jednym mieście i mieć jakąkolwiek sensowną dyskusję. Trzeba ograniczyć, na przykład wybrać 20, 25. W niektórych, na przykład w panelach obywatelskich w Polsce się to robi około 70 do 100 osób. No to trzeba jakoś te osoby wybrać. Trzeba jakoś ustalić zasady prowadzenia tych spotkań, doboru tematu i tak dalej. No to jeżeli uznamy, że teoria mówi, że ludzie, niezależnie od tego, kogo wybierzemy, to ludzie wybiorą to, co i tak każdy zespół by wybrał, no to wtedy możemy losować, może zrobić tylko jakąś tam drobną demograficzną korektę. Ale jest szansa, że nie wylosujemy osób, które na przykład nie ma ich w rejestrach. Tak? Są aż tak wykluczone, że nie ma ich na przykład w oficjalnych rejestrach, a też są bezpośrednio dotknięte tym problemem. Jest też oczywiście taka rzecz jak wpływ ekspertów i wiedzy eksperckiej. Tak? Może przyjść ekspert i gadać bzdury, ale samo to, że ma DR przed nazwiskiem, powoduje, że ludzie słuchają takiej osoby znacznie bardziej. Jest też taka kwestia, jak w ogóle pomyślenie o takich kognitywnych ograniczeniach
umysłu ludzkiego, tego, że niektóre starsze osoby nie będą w stanie tak samo długo dyskutować jak powiedzmy 40-letni aktywiści, miejscy, którzy są w tego dyskusjach zaprawieni, bo robią to w zasadzie cały czas. No i po 3 godzinach będą się już na przykład wyłączać z takiej deliberacji. Więc to jest bardzo dużo kwestii, które w teorii tej oryginalnej deliberacji w zasadzie są sprowadzone do drobnych, technicznych problemów. No i w momencie, w którym mamy teorię bardziej problematyzującą wiele z tych obszarów, możemy zobaczyć, że to są pewne elementy, którymi mniej lub bardziej świadomie też często grają organizatorzy, szczególnie politycy, którzy powołują takie na przykład panele czy sądy obywatelskie, czy narady obywatelskie, które teraz się robią w Polsce popularne. Chciałem też przejść do pytania na temat koncepcji, czy generalnie terminu piartycypacja, tak? Bo ja w swoich tam lekturach tam spotkałem się na przykład w koszmarze partycypacji, to jest Markus Mesen, tam architekt niemiecki, no właśnie pisał o problematyce, jaka się wiąże z tym, tak? Czyli wcześniej jeszcze Einstein, drabina partycypacji społecznej, o fasadowości i tych zmian, tak? Jak to faktycznie wygląda. Czym jakby jest partycypacja, żeby to jasno tak wyklarować, to pojęcie? Tak, to jest coś, co właśnie badając w projekcie Iwarinas, tam mamy jeden z pakietów roboczych, to są case studies i tam mamy 2 case'y z Wrocławia. Jeden to był panel obywatelski, drugi to jest taka Rada Kultury, Wrocławska Rada Kultury, no to jest bardziej takie ciało doradczo-konsultacyjne, no ale właśnie uznaliśmy, że oba te przypadki wyglądają jak partycypacja, ale nią nie są, bo tak naprawdę nie ma prawie żadnego przełożenia na decyzje polityczne albo na szerszą społeczność, czy na jakąś taką wartość dodaną w tym obszarze. No oprócz tego, że władze mogą się pokazać z trochę bardziej demokratycznej strony, chociaż akurat wydaje się, że to nie wypadło nawet we Wrocławiu prezydentowi, bo też często jest to używane, żeby pokazać, że właśnie nie obchodzi go zdanie mieszkańców, mieszkanek Wrocławia. Ale żeby właśnie nieco skonkretyzować te nasze odkrycia, jakby podzielić to w takie bardziej zawężone kategorie, to zaczęliśmy rozwijać w tym projekcie taką koncepcję piartycypacji. Ja tutaj wyróżniam właśnie kilka motywów, bo to nie nam się kojarzy, że to oczywiście politycy będą przede wszystkim coś takiego robić, ale ja pokazuję, że też nie, że to też się dzieje na stronie aktywistycznej albo ekspertek, komentatorów i no, jakby akademii. No i tak, oczywiście piartycypacja może być taka, że organizujemy z wielką pompą jakieś wydarzenia, ale albo zapraszamy tam tylko swoich, wiemy, że decyzja będzie taka, jaka chcemy, żeby być i wtedy jakby ją wdrażamy, albo jak nam się decyzja nie podoba, no to wtedy przemilczymy już tę sprawę. Natomiast to jest ważne, to że pokazujemy, że jesteśmy takimi demokratycznymi władzami. No ale też, i to jest przypadek Rady Kultury, można stworzyć takie ciało, w którym kanalizuje się pewną złość i energię osób mocno zaangażowanych w aktywizm, też taki kontestujący działania władz lokalnych. No i wtedy takie osoby przygotowują się, idą tam, dyskutują nad decyzjami, które już zostały podjęte, jakby kłócą się z jakimiś reprezentantami prezydenta i wychodzą po paru godzinach tak wypompowane z energii, że nie mają siły już na inne działania. Także to też jest pewna taka taktyka, którą odkryliśmy w naszym projekcie. Ale też mówiłem właśnie, że na przykład jakieś grupy obywatelskie, to też często konsultacje takie bardziej klasyczne wyglądały tak, że przychodziły 2-3 te same osoby, co przychodziły zawsze, mówią to, co zawsze, kłócą się tylko z władzami, natomiast potem trudno jest je zaprosić do prawdziwego dialogu, bo już tak jakby wżyły się w tę pozycję, że chcą być po prostu opozycją. Tak, taką wręcz trochę populistyczną postawę przyjmują. Nie chcą zaangażować się w wielomiesięczny, trudny proces i też w jakieś konszachty
konsensus, a może raczej kompromisy z władzą, bo zależy im przede wszystkim na tym, żeby mobilizować cały czas tę energię anty, przeciwstawną, taką podtrzymywać ten konflikt. Natomiast no właśnie, też ostatecznie to ostrze chcę zawrócić w stronę, którą ja jakby z którą ja się identyfikuję i też dużo obcuję, no bo są osoby, które jakby żeby zorganizować, a potem zanalizować taki proces, no to też muszą dostarczyć swoich kompetencji i wiedzy. No i też w projekcie zobaczyliśmy, że bardzo dużo powstało osób, organizacji, które zajmują się doradzaniem, przeprowadzaniem takich praktyk deliberacyjnych. Ale bardzo często po prostu robią swoje portfolio. Najczęściej, żeby się wyróżnić, to jeszcze mają jakiś swój własny proces, czasami nawet zarejestrowany, znak towarowy, też się takie rzeczy zdarzają i chcą go po prostu realizować w takiej formie, jak on jest. I żeby to zekonomizować, to ani nie za bardzo chcą go do lokalnego kontekstu dopasowywać, ani nie pozwalają na żadne zmiany tam, bo to jest ich własny proces. No i też przede wszystkim nie powiedzą o nim nic złego, tak? Bo wtedy nikt już od nich go nie kupi, albo będą te osoby mniej popularne i znane i lubiane, więc cały czas mówią o nich tylko w takim dobrym wymiarze, co po pierwsze powoduje, że jest duże zamieszanie, są bardzo duże oczekiwania wobec tych procesów, a one wciąż są na takim bardzo raczkującym poziomie i po prostu nie dostarczają takich rozwiązań, przez co one są niemożliwe do wdrożenia następnie. Ale też właśnie często są takie sytuacje i to sytuacje obserwuję to w akademii, że żeby też zwiększyć swoją widoczność, pisze się o sukcesach i pisze się o wszystkim, że to jest takie dobre i pozytywne. Czasem akademicy i akademiczki no po prostu muszą współpracować z osobami, które organizują te praktyki. Jeżeli nagle napiszą o nich coś dużo złego, to jest niebezpieczeństwo, że dalej nie będą do nich zaproszone. Że nie będziemy mogli okazji już dalej więcej tego badać, takich praktyk albo może nasze publikacje stracą takie zainteresowanie, bo na razie się pisze o tym w bardzo takiej optymistycznej wersji. Więc jakby ta koncepcja piartycypacji pokazuje w zasadzie złożoność tego problemu, tego jednego szczebla na drabinie Einstein, który jest właśnie tokenizmem, tak? Czyli robimy coś, ale to nie jest jakby prawdziwy element systemu podejmowania decyzji politycznych. I bardzo dużo osób bierze w tym udział, bardzo dużo osób wpływa na to i dla wielu osób jest to też w pewien sposób korzystne. No i to prowadzi do tego, że ta partycypacja nie wygląda w rzeczywistości, czy nie rozwija się w rzeczywistości w taki uczciwy sposób. No i też moim zdaniem pokazuje, że jakby dużą rolę tutaj gra teoria, tak? Ta teoria, która mówi, że deliberacja jest takim wspaniałym panaceum na wszystko, no ona też potrzebuje piartycypacji. Czy w ramach tego projektu, którym się zajmujecie, czy proponujecie jakieś sposoby właśnie usprawnienia tego typu procesów partycypacyjnych czy deliberacyjnych w świetle właśnie tych uwag stawianych tutaj? Tak, wydaliśmy całkiem niedawno, kilka tygodni temu powstał taki raport, którego też mam, byłem współautorem. To są już policy brief numer 3 z naszego projektu EUR i NAS. Może będziemy mogli podlinkować gdzieś potem ten projekt. Tam zebraliśmy na razie wstępnie tak 15 różnych rekomendacji i postanowiliśmy skupić się w naszym projekcie na takich trzech kluczowych sprawach, czyli na diversity, engagement i inclusion. Czyli po pierwsze, żeby zadbać o różnorodność tych praktyk, czyli nie tylko właśnie patrzeć na przykład statystyki miejskie, ile ludzi jest w danym wieku i na tej podstawie zaprosić te osoby do panelu, bo na przykład, jak pisałem o wrocławskim panelu obywatelskim w studiach z polityki publicznej, można przeczytać z 22 roku, no to między innymi takim problemem tam było to, że było bardzo mało osób młodych, ponieważ studenci, studentki, no po prostu nie było ich w tym rejestrze,
na podstawie którego były dobierane czynniki i współczynniki demograficzne. Oczywiście jest problem, jak już mówimy o rejestrach, tak? Jakby jest problem z osobami migranckimi albo uchodźczymi, no bo jeszcze jak był organizowany panel obywatelski, to była bardzo mała, bardzo źle była policzona, bo można tylko było oszacować na przykład zużyciem wody, ile osób jest przyjechało do Wrocławia, a jest niezarejestrowanych czy tam niezameldowanych. No ale też właśnie wrocławski panel brał pod uwagę połączenie osiedli peryferyjnych z centrum, żeby trochę rozładować ruch i w jaki sposób organizować komunikację, a nie zaproszono osób, którzy mieszkają jakby ościennie w aglomeracji, ale pracują we Wrocławiu, więc codziennie wjeżdżają i używają miasto. Więc taką propozycją naszą jest, żeby patrzeć na różnorodność tej grupy, bo kiedy mamy ograniczyć do 70 czy do 20, 40 osób taką grupę, no to oczywiście z kogoś musimy jakoś rezygnować. Taki eksperyment mi się udało przeprowadzić, znaczy no eksperyment, we Wrocławiu próbowałem wdrożyć jedną z tych rekomendacji i na przykład skierowaliśmy zaproszenie bezpośrednio do ruchów, które są przeciwne strefom czystego transportu, tak żeby była równowaga między ich obecnością, a takich ruchów, które są za. Mimo że oczywiście one stanowią jakąś mniejszość. I też pytaliśmy jakby dodatkowym kryterium rekrutacyjnym osób uczestniczących, a tam było chyba tylko 12 osób, mieszkańców czy mieszkanek, no bo to była mała narada 20-osobowa, no to było właśnie to, czy są za, czy przeciw strefie transportu. I gdyby nie było tego pytania, no to może jedna osoba tam by się znalazła i pewnie nie miałaby takiej szansy wyrazić swojego sprzeciwu. A tak, tych osób było sporo. No, natomiast efekt jest taki, że mimo 4 dni intensywnych dyskusji nie udało się osiągnąć jakiegoś dużego konsensusu i dużego poparcia, a raczej jakby te głosy gdzieś tam wybrzmiały. No więc trzeba tutaj to jakoś dywersyfikować. Drugą kategorią no to jest engagement, czyli zaangażowanie, i tutaj też chodzi o to, żeby budować na tego typu praktyka, żeby nie traktować ich jako jednokrotnego wielkiego eventu, po którym później zapominamy, ale żeby budować, jakby wykorzystywać te lekcje z tego, ale też pewne postawy i kompetencje, no i utrzymywać tych ludzi w jakimś obszarze współpracy. Najlepiej jakby oczywiście tutaj do urzędów miejskich najczęściej kierujemy te rekomendacje, o których mówię, właśnie wskazując na to, że no warto mieć osobę, która jest jakby opiekunem, opiekunką takiego procesu, ale też jakby od początku kontaktuje się z ludźmi, buduje zaufanie ich, uczy się komunikować z nimi, te osoby się od siebie uczą, same potem biorą udział jakby w kolejnych iteracjach. No i też na tej podstawie można po prostu powoli budować jakąś kulturę partycypacji, nie tylko takie kompetencje, ale też jakby w ramach urzędu czy instytucji podejmującej te decyzje. Także w pewnym momencie nie tylko urzędnik i urzędniczka z działu partycypacji chcą organizować te rzeczy, ale jakby już cała struktura zaczyna rozumieć, że po prostu przy pewnych decyzjach trzeba odwołać się do tego gdzieś tam obszaru, tak? Więc tutaj wskazujemy przede wszystkim na to, jak przejść z tego krótkotrwałego do długotrwałego zaangażowania, żeby zwiększyć faktyczny wpływ, tak? Jakby i umiejscowienie tego. No i inkluzywność, czyli też umiejętność włączenia jak najszerszej liczby grup przez stworzenie odpowiednich warunków, przez stworzenie, jakby przez odpowiednią moderację. Ciekawa jest taka pewna sytuacja, którą zaobserwowałem we wrocławskim panelu obywatelskim, który obserwowałem i też analizuję go w tym projekcie. To jak w pewnym momencie osoby uczestniczące pracowały przy 3 takich dużych stolikach po około 20 osób, więc to było w 3 osobnych pomieszczeniach i były 3 osoby moderujące. I jedna tak krążyła nad tym stolikiem, nastawiała ucho, ale tak była trochę nad nimi. Druga to w ogóle schowała się w kącie, w cieniu i tylko słuchała z daleka, jak trzeba było, to coś podpowiedziała i zareagowała. A w trzecim pokoju no, moderator kłócił się z kimś, że nie można takiej rekomendacji w ogóle dyskutować, bo to jest poza obszarem panelu, że to formalnie prawo nie pozwala i po prostu krzyczał na wszystkich.
Po wszystkim zapytałem ich, czy w ogóle rozmawiali o tym, jak moderować. Powiedzieli, że nie rozmawiali, ale po prostu postanowili, że jakby tak czuli, że muszą być po prostu neutralni. I wszyscy według siebie realizowali tę neutralność. Ale każdy w radykalnie inny sposób. Więc tutaj głównie jest taki obszar moderacji. I to jakby wracamy do tego, czym się początkowo zainteresowałem, czyli przywództwa w tym procesie deliberacji. Czyli też dbania o to, żeby to było inkluzywne, przy czym tu nie tylko moderatorzy, facylitatorki muszą dbać, ale wszystkie osoby. I to też są sposoby, żeby w pewien sposób na przykład uczyć, czy przygotowywać, czy nastawiać osoby do tego, żeby wzajemnie traktowały się z szacunkiem, słuchały, ale też na przykład znały własne ograniczenia. Można na początku poprosić o takie ćwiczenie, tak żeby każdy przyznał się, co na przykład, jakby, czy lubi dużo mówić i za dużo mówić, czy ktoś za mało mówi. I wtedy pojawiają się między uczestnikami takie no, po prostu ludzkie, naturalne odruchy, w sensie ktoś za dużo mówi, no i ktoś inny wtedy na przykład łatwiej będzie mógł przerwać, powiedzieć, ale dajmy się wypowiedzieć tej osobie, której jest ciężko po prostu się wypowiedzieć, jak dużo innych osób gada. No także nie wymieniam oczywiście wszystkich naszych rekomendacji, ale to jest kilka takich, które mi najbardziej na bieżąco przychodzi do głowy, bo też pewnie po prostu ostatnio o nich myślałem i rozmawiałem. Tutaj pojawiło się mi takie pytanie dodatkowe właśnie w kontekście tego, co ostatnio powiedziałeś. W sensie, może sformułuję to w ten sposób. Jeśli, jak w edukacji i generalnie wychowaniu do życia w społeczeństwie, czy tak, można włączać elementy właśnie deliberacyjne, dyskusje, czy w szkole, czy w późniejszej edukacji, tak, żeby przygotowywać jakby obywatela, który jest w stanie właśnie z tym szacunkiem i nakierunkowany jakby na rozum, żeby podejmować te decyzje w sposób dobry, zorientowany na wspólnotowe dobro. Czy jest to oczywiście jakby da się robić i pewnie powinno się robić, nawet pewnie byłbym za tym, żeby to robić przez różne inicjatywy i to jakby nawet jakby w ogóle sposób zarządzania programem nauczania, zasadami oceniania. No ja oczywiście jakby na tym poziomie nie uczę, ale mam trochę zajęć też w miarę możliwości staram się włączać zawsze w jakieś takie rzeczy, tak jakby dynamicznie określać warunki zaliczenia, program i współuczestniczyć, jakby wciągać jak najwięcej osób w taką dyskusję, ale to jest jakby, tylko tutaj cały czas pozostajemy w pewnym takim liberalnym imaginarium, to znaczy cały czas jest to myślenie, no jakby edukacja, tworzenie obywateli i koniec końców będziemy mieć dobrą dyskusję i dobro wspólne. Więc jakby mnie się od razu włącza taka lampka, że może tutaj trzeba w inną stronę trochę pójść. Jakby ja inaczej sobie wyobrażam taką właśnie demokratyczną edukację i przygotowanie do demokracji. Pewnie będziesz chciał jeszcze do tego wrócić później, ale już mogę wspomnieć, że tutaj mam na myśli między innymi to, w jaki sposób deliberacja jest stosowana przez okupacje leśne. To jest coś, co obserwowaliśmy w Polsce, znaczy osoba, z którą pracuję, i bardzo dużo o tym dyskutujemy i rozmawiamy, to jest właśnie to, że ruchy anarchistyczne, te ekologiczne, czy to w Niemczech, jak była ta duża znana okupacja Hambach, czy właśnie w Polsce, stosowały deliberację jako taki po prostu codzienny sposób zarządzania wspólnotą, podejmowania wszystkich decyzji. Oczywiście było to czasem problematyczne, bo nie zawsze się udawało znaleźć konsensus, no i na przykład jak były osoby, które po kilku dniach powiedziały, że no cały czas tylko one czyszczą sanitariaty i już nie chcą jakby opróżniać tych toalet, niech ktoś inny to zacznie robić. No i w deliberacji wyszło, że nikt się nie zgłosił sam, więc też nikogo nie przymusili, nie wyznaczyli nic takiego, no i przez kilka dni był to problem nierozwiązany, a dyskutowali o tym dłużej niż by zajęło właśnie wyczyszczenie tego wszystkiego, ale miało to też jakby oczywiście ważny wspólnototwórczy charakter. Jest też jakby takim praktykowaniem innego modelu, w którym deliberacja staje się po prostu ważnym elementem życia wspólnoty, a nie jest tylko częścią dosyć jakby i tak spetryfikowanej i
i często mało demokratycznej hierarchii lokalnej, narodowej, globalnej, kapitalistycznej, neoliberalnej i tak dalej. Natomiast jakby to, co tam też było ważne w tej grupie, no to że to były działania nielegalne. Jakby od początku wiadomo, że okupujemy las, który ktoś chce wycinać i że policja, straż graniczna, żandarmeria wojskowa, prywatne firmy ochroniarskie będą chciały nas po prostu zgarnąć i zwinąć. No i oczywiście ktoś, kto jest przywódcą czy przywódczynią takiego zgromadzenia, no to tutaj jest już po prostu inny kodeks karny, inny wymiar kary. Więc tak długo, jak podejmujemy decyzję tylko i wyłącznie na podstawie deliberacji i nikt nigdy nikomu nie narzuci nic więcej, nie można wskazać takiej jednej osoby. Więc też to istnienie tej policji, tego państwa, przeciwko któremu, tak jakby tej władzy autorytarnej, przeciwko której chcemy się demokratycznie przeciwstawić, też powoduje, że jakby ta deliberacja ma jeszcze inny wymiar. No i tutaj jakby jest ta moja ucieczka trochę od tego twojego pierwotnego pytania, no bo nie wiem, czy to jest coś, czego chcemy uczyć w szkołach. Znaczy wiem, ale nie powiem na antenie. To chciałem przejść jeszcze w nawiązaniu właśnie do różnorodności i inkluzywności, o której mówiłeś, właśnie deliberacji w świetle tych post- i dekolonialnych teorii. Dobra, chyba że masz jakieś bardziej skonkretyzowane pytanie, czy tak ogólnie? Najpierw może być ogólny Dobra. Inkluzywny. Dobra, dobra. Bo to też jest pewien obszar moich zainteresowań ostatnio i nawet bym powiedział bardziej dekolonialnych teorii. Znaczy dla mnie różnica jest taka, że mówiąc o postkolonializmie, to mówię o pewnym uzależnieniu oczywiście też od myśli, od idei, odtwarzania pewnych idei w krajach czy w obszarach peryferyjnych albo półperyferyjnych. No i tak na przykład o Polsce czy o Europie Środkowej i Wschodniej dużo myślę i piszę naukowo w tym kontekście. No i ten postkolonializm polega na tym, że no szczególnie od 30-35 lat, a w zasadzie dłużej, szczególnie mocno jesteśmy pod wpływem pewnych idei, nauki, wartości amerykańskich i zachodnioeuropejskich. No i też trochę jakby tutaj pewną rolę mogłoby grać to, że po prostu trzeba by zastanowić się, czy te formuły obywatelskości, które są podstawą tych idei deliberacyjnych, czy one są aplikowalne u nas w taki prosty, bezpośredni sposób. Znaczy ja tutaj rozciągam to nawet dalej, czy one są aplikowalne na Zachodzie, bo jakby tam to społeczeństwo obywatelskie też jest po prostu jakimś mitem wytworzonym i chyba się rozpadającym na naszych oczach, więc tam te deliberacje też jakby mają podobne problemy co u nas i to też obserwujemy w tym projekcie, co jest trochę może uspokajające, że to nie z nami jest jakiś problem, tylko ogólnie ze światem. Tyle tylko, że jakby postkolonializm polega na tym, że jeszcze mniej krytycznie do tego podchodzimy niż te kraje centralne. Więc jakby nie zdajemy sobie sprawy z tego mitu, a nawet jakby podporządkowujemy się w ten sposób, że skoro u nas się nie udaje, to może faktycznie zasługujemy na to, żeby być gorsi i gorsze. Dużo większe jeszcze ma to znaczenie oczywiście w krajach peryferyjnych, w Afryce czy w Ameryce Południowej, albo w jakichś relacjach z faktycznie znaczącymi mniejszościami. I tu zobaczyłem właśnie jakiś czas temu dużo ciekawych badań, przeczytałem i zapoznałem się, jakby rozmawiam już od dłuższego czasu właśnie w tym kontekście z różnymi też współpracownikami, współpracowniczkami z uniwersytetu i spoza, no, że faktycznie ta deliberacja jest wprowadzana jako taki sprawiedliwy, naprawczy model do tego, żeby na przykład przywracać zarządzanie jakimiś dobrami wspólnymi, w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie na przykład jakaś rzeka przynależy do rezerwatu ludów natywnych, no i na, ale jakaś duża fabryka tam też tę wodę zanieczyszcza. No jakby jak to połączyć? No to oczywiście jest wieloletni proces taki w zasadzie dekolonizacji pewnych relacji, które pozostały po
po tej europejskiej kolonizacji tam. Oczywiście jeszcze inna charakterystyka jest w Afryce, gdzie jakby dekolonizuje się pewne relacje postkolonialne. No i właśnie dużo krytyki się pojawia, pokazującej na to, że nawet jeżeli deklarujemy, że tu będziemy racjonalnie dyskutować, starać się o konsensus, to cały czas takie drobne szczegóły oraz otoczenie tych procesów powoduje, że ich wyniki są tylko cząstkowe, natomiast ogólnie reprodukuje się, czyli jakby tylko odrobinę się koryguje ten kolonialny model wykorzystania zasobów, wykorzystania różnicy rasowej, no i też jakby eksploatacji ziemi, natury, przyrody. Tylko do tego się dodaje, że no ale mieliśmy deliberacyjny jakiś element tego, więc jest to przynajmniej demokratyczne. I wiele osób mówi, że to jest dekolonialne. Ale na przykład bardzo ciekawy artykuł, nad którym ostatnio chyba najwięcej spędziłem czasu, Decolonizing Deliberative Democracy, jakby odwołuje się do takich krytyk dekolonialnych, które mówią, że cały ten cała racjonalistyczna układanka, tak jakby kulturowo-polityczna, no ona po prostu, nawet jeżeli reprezentanci ludów natywnych czy innych kultur, tych innych cywilizacji dopasują się do niej i nawet jak staną się najlepszymi graczami w ramach tej układanki, w tych systemach, to ona i tak będzie odtwarzała pewien system wykluczeń, nierówności, w ogóle nie takiego podejścia, jaki chcemy. No i tu się otwiera pewna prośba o różnorodność, różnorodność też w ogóle form życia, wartości, języków, imaginariów, która chyba nie jest do pogodzenia w takiej klasycznej deliberacji, ale jeśli mogę tutaj jakby ostatni wątek do tej i tak długiej wypowiedzi dołączyć, w pewnym sensie nawiązuje do przedkolonialnych tradycji. I to jest jakby też rozwinięcie tego mojego ostatniego odkrycia, z którym współpracuję zresztą z tą samą osobą, z którą współpracujemy nad tymi okupacjami leśnymi, czyli Agatą Tokarek, to że pewne, że jakby tak jak opisywałem, że to wygląda w tych okupacjach leśnych, to też wiele ludów natywnych takie formy życia i polityki uprawiały, czyli właśnie dyskutując, deliberując, rozważając swoje argumenty, powtarzając sposób, tak, jakby cytując osoby wcześniej mówiące po to, żeby się upewnić, że się dokładnie je zrozumiało i jakby w takich wielodniowych dyskusjach podejmowano jakieś decyzje. I to z jednej strony mocno zainspirowało tego Rousseau, którego pokazałem jako takiego jednego z pierwszych dziadków w tej teorii deliberacji, ale z drugiej strony miało jeden element, którego we współczesnym imaginarium deliberacji nie ma, czyli albo gdzieś tam zniknął, czyli prawo weta, ale takie prawo weta, że wspólnota podejmuje decyzję, wszyscy się zgadzają, tylko nie ja, więc ja wstaję i robię swoje, a inni robią to, na co się zgodzili. I po prostu nikt mnie za to nie karze, nie wyklucza, nie zamyka, mogą tylko jakby wchodzić dalej w argumentację. I to była początkowa idea Habermasa, Rawlsa, Cohena, że tam musi być pełen konsensus i nawet niektórzy próbują do tego wracać, no ale teraz nikt tego nie robi. Tak? Jakby na przykład w tych polskich panelach obywatelskich mówi się, że konsensus to już jest 80% zgody i wtedy uznajemy, że to powinno być wprowadzone i tak dalej. No ale przede wszystkim, co jest ważne, to jest w ramach polityk publicznych. A ta natywna była bez polityk publicznych, czyli bez polityki, czyli nie jako element tej całej politycznej, systemowej układanki, gdzie jest ostatecznie policja, sądownictwo, autorytarna władza, rządy prawa, konstytucja, kodeks karny, których się trzeba trzymać, tak? Które będą nas i tak ostatecznie ograniczały. Także mamy tutaj bardzo dużą rozpiętość pomiędzy tymi modelami. No i niestety nie jest tak, że one się spotykają gdzieś po środku i że gdzieś po środku da się wypracować coś, co będzie ostatecznie sprawiedliwym sposobem na rozwiązanie konfliktów kolonialnych czy postkolonialnych.
ale możliwe jest to, żeby w pewnym ograniczonym sensie stosować takie mechanizmy, ale na przykład w połączeniu z powszechnymi protestami, okupacjami właśnie, jakimiś autonomicznymi eksperymentami, nawet jakimś tymczasowym skłótowaniem i tak dalej, ale też budowaniem jakby takiej ogólnej zmiany narracji, światopoglądów, kto wie, może też instytucji politycznych i demokratycznych, ale to już jakby bardzo gdzieś wykraczam daleko poza mój obecny horyzont. A jeszcze bym prosił o może ukazanie właśnie tych teorii postkolonialnych, w sensie jeśli chodzi o czy dekolonialnych, w kontekście właśnie polskim tutaj na naszym gruncie, jak to było w pozorności i abstrahowaniu. A właśnie, tak. Tak, no to tutaj postkolonialne. Ja wiem, że wprowadzam zamieszanie. Też mam właśnie pod ręką. Jestem tutaj autorem jednego rozdziału, gdzie właśnie trochę na jakby na głębokim marginesie projektu o budżetach partycypacyjnych, o którym wiem, że Jacek Sroka był też i rozmawiał tutaj w tym podcaście, to wiedząc, że ma powstać kolejna publikacja, już taka bardziej w stronę konceptualno-teoretyczną, postanowiłem zaangażować też taką myśl, która mi długo zaczęła chodzić, szczególnie w kontekście na przykład zwrotu chłopskiego w literaturze, jakby opowieści o przemocy i o nierównościach tamtych czasów i pewnego podobieństwa z poddaństwem czy z niewolnictwem, które jest dużo bardziej eksplorowane w tych teoriach politycznych amerykańskich, tak, czy tam w krytycznej teorii rasy, ale też jakby już bardziej patrząc na ostatnie 3 dekady i na pewną krytykę populizmu pojawiającego się gdzieś tam w czasach liberalnych i pewnej też jakby prywatyzacji obywatelstwa. I to są pewne trendy, które idą z takimi wartościami i przekonaniami społecznymi właśnie podobnymi do tych, które opisałem chwilę temu między centrum a peryferię, czy centrum a półperyferię. W Polsce mamy do czynienia z takim pęknięciem, tak jakby to jest truizm, że mamy jakieś pęknięcie w Polsce. Ale to, jak ja je definiuję, w zasadzie to opieram się głównie na teoriach, które parę lat temu poznałem, czytając o Węgrzech, które są jakby parę lat w innym miejscu, ale dosyć podobne są jako społeczeństwo w tym kontekście postkolonialnym, że jest takie pęknięcie na przykład na urbanistów i populistów, albo na modernistów, folklor. Tak? No miasto i wieś to jest zbyt duże uproszczenie na pewno, albo Polska miejska czy powiatowa, to jest trochę zbyt duże uproszczenie, bo to nie zależy aż tak bardzo na kategoriach. I charakterystyką tego podziału jest to, że połowa, no, to nie musi być matematyczna połowa, tak? Ale jakby jedna część bardzo mocno wierzy w transformację, w Unię Europejską, w taki progresywizm, modernizm, w zasadzie bezkrytycznie. To znaczy, ja kiedyś słuchałem w radiu wypowiedzi, takiej dyskusji, pewien słuchacz zadzwonił i powiedział, że on jest za euro, bo on słyszy te wszystkie argumenty przeciwko, ale to jest Unia Europejska. I on po prostu wierzy, że jak to jest Unia Europejska, to musi być dobre. No bo to jest Unia Europejska, więc to musi być dobre. I to jest taki, jakby wszystkie krytyczne argumenty, dowody odrzucał tym jednym hasłem. To jest zachodnie, to musi być dobre. Tam się sprawdza, to nie może być złe. I jakby taka ślepa wiara jest połączona z i bardzo wysokie oczekiwania, żebyśmy się wreszcie zmodernizowali, wzbogacili, stali się takim rozwiniętym Zachodem, staje w dużej sprzeczności z tym, kim jesteśmy teraz. No bo tego poziomu nie da się osiągnąć z 2 powodów. Po pierwsze, no jesteśmy w innym momencie, mamy różne zapóźnienia, inną strukturę gospodarki, której się nie nadrobi w 10, 15 czy nawet 50 lat, bo to jest dorobek kilkuset lat de facto kolonializmu, o którym mówiliśmy przed chwilą. Ale druga rzecz jest taka, że ten obraz też jest nieprawdziwy. Bo ten obraz też jest wytworem tej kultury hegemonicznej, centralnej, amerykańsko-europejskiej. I on służy temu, żeby jakby nas degradować. On jakby po to został wytworzony jako taki ideał, żeby nas degradować. No więc mamy cały czas, ta jedna część ma taką niespełnioną
chęć stania się wreszcie tym europejskim, zachodnim, cywilizowanym krajem, a druga połowa jakby nie ma, czy osoby, które przegrały na transformacji, albo mają bardziej poglądy, no nie chcę powiedzieć prorosyjskie, chociaż takie też są, no ale to jest mniejszość, no ale na pewno sceptyczne wobec tego, tak? Na przykład bardziej skupione na sobie, na narodzie, na Europie Środkowej, a nie na tym Zachodzie. Ale przede wszystkim nie mają takich aspiracji, nie mają też takich możliwości strukturalnych, infrastrukturalnych, no bo ten Zachód też, czy w oparciu o Zachód bardzo mocno się rozwija, na przykład te szybkie koleje, ale niekoniecznie te koleje lokalne. To jest wina lokalnych polityków, żeby nie było. Więc tak ci albo liberałowie, tak można ich tak szeroko nazwać, na przykład bardzo są proeuropejscy, nie rozwijają tego wschodu, nie ciągną go w tę stronę, ale mają żal, tak jakby nie zaatakują tej Europy, więc mają żal i pogardzają tą drugą częścią, że ta druga część no jest taka, a taka. I to przez nich nie możemy być. No a ta druga pogardzana część czuje się po prostu zła i czuje resentyment, taki trochę niczański resentyment wobec tej pierwszej części, co powoduje duże rozbicie i bardzo jakby niechęć do, nieumiejętność posiadania takich kompetencji dialogowych. Na to się nakłada oczywiście konsumeryzm, kult prywatności, pracoholizm i prekaryzacja, które odbierają czas i zasoby emocjonalne i motywacje na partycypację obywatelską, na angażowanie się w dialog, w dyskusję o takich rzeczach, albo po prostu rodzą frustrację, którą chcemy wyładować w inny sposób niż w panelu obywatelskim na przykład. Więc to jeszcze nam dodatkowo skurcza, nie dość, że mamy bardzo wąskie pole porozumienia, to jeszcze skurcza nam się liczba osób, które chcą w tym brać udział. No i na to nakładają się pewne też takie bardzo mocno liberalne czy ekonomiczne idee i jakby koncepcje dotyczące dobra i interesu, czyli też trudność w odwołaniu się do interesu wspólnego. No i to są te ostatnie 30 lat, to jest to ostatnie 30 lat i dokładam do tego jeszcze trochę takiej historycznej analizy, trochę psychoanalitycznej też, tak jakby, która mówi o pewnych ciągnących się za nami lata traumach. Traumach ogromnej przemocy, traumach też tego pewnego wstydu. Wstydu z tego powodu, że no, na przykład Polska była terenem Holokaustu i że to no, nasi sąsiedzi byli ofiarami tego. I bardzo często tuż po wojnie to Andrzej Leder pisze o tym, o pewnych takich, o prześnionej rewolucji, że to jest taka rewolucja społeczna, bo w zasadzie elita plus pewien jakby element obcy, jak to się tak jakby mówi w takim narodowym języku, znika. I pojawiają się szanse awansu, pojawiają się nowe struktury. No i jakby wchodzi się w te buty bez przegadania problemu, bo to był taki horror, milcząc o tym. I to milczenie ciągnie się przez kolejne dekady. Tak? Jest oczywiście ogromna przemoc reżimu komunistycznego, szczególnie w pierwszych latach jego funkcjonowania. No i też lata przemocy chłopskiej, która też jest nieprzepracowana, tak? Bo też jakby o tym się mało mówiło przez lata. No i to po prostu wszystko nakłada się na bardzo liczne i bardzo złożone bariery partycypacji, tak jak je nazywam. Nie jest tak, że one są u nas wyjątkowe, a na Zachodzie ich nie ma, bo część tych rzeczy to oczywiście też jest nie tylko nasze dziedzictwo i nie nasze problemy, ale tak, miało być w skrócie, ale chyba wyszło dużo, no ale cóż, te postkolonialne teorie uważam, że mają bardzo duży potencjał eksplanacyjny. Tak, o tym, co wspomniałeś, o wejściu w buty po horrorze jakby Holokaustu, to też było poruszane w podcaście z panią dr Anną Kuchtą i panem redaktorem Konstantym Gebertem, także tutaj zapraszam do obejrzenia. Właśnie to też właśnie stawianie pytania o to, że naród jakby polski, jakby tutaj jakby znaczna jego część została wyeliminowana i co po tym, kiedy jakby to wszystko zostaje, tak? To jest nawiązanie do tego, co mówiłeś. Ja chciałem jeszcze się na koniec zapytać właśnie o te jeszcze
praktyczne aspekty właśnie i badania deliberacji, instytucji deliberacyjnych w Polsce na przykładach różnych miast, jeśli byłbyś uprzejmy opowiedzieć nieco. Jeszcze, potem przejdziemy jeszcze do kilku pytań od publiczności. Dobra. Jasne. To z mojej perspektywy to oczywiście Wrocław, o którym już trochę wspomniałem, no to jest najbliższy mi przykład, ale też w projekcie pracujemy z Gdańskiem i tam obserwuję, wydaje mi się, dużo lepsze przykłady, tak jakby takie bardziej dużo optymistyczne, no ale Gdańsk też jest bardzo do przodu, czy w ogóle Trójmiasto, no budżety partycypacyjne tam się zaczęły. Natomiast panele obywatelskie w Gdańsku były trzy i to też były dużo wcześniej niż w Polsce, ale wiem, że niż w innych miastach w Polsce, ale wiem, że też ten szczególnie trzeci panel obywatelski przyniósł w Gdańsku jakiś większy zawód tą mechaniką. To nie znaczy, że przestaną organizować deliberacje, tylko ona się po prostu transformuje i w ramach naszego projektu pilotażujemy właśnie taką deliberacyjne warsztaty na trochę mniejszą skalę, bo to jest około 40 osób podzielonych jeszcze na grupy tematyczne, które biorą udział w takim dłuższym procesie tworzenia masterplanu dla poszczególnych dzielnic. My pilotowaliśmy pierwszą dzielnicę, teraz jesteśmy już po drugiej i tam no, oczywiście też jest dużo jakichś problemów, aczkolwiek przede wszystkim wydaje mi się, że jest bardziej pozytywne, przychylne nastawienie władz. Również we Wrocławiu ten panel obywatelski przyniósł narady obywatelskie, teraz już były dwie, także bardzo ograniczona grupa. Wiem, że pierwsza narada była o ulicy Ruskiej i tam z kolei bardzo mocno zaangażowała się w to projektantka całego projektu przebudowy fragmentu ulicy Ruskiej. No jakby jej zaangażowanie dla nas jest już, jakby przygotowała makietę, organizowała te prace na makiecie, też jakby kanalizowała tam różne dyskusje i konflikty. No i to po prostu ona z tego wykorzystała, więc to na pewno będzie w jakimś sensie wdrażane. Ale jak obserwuję właśnie w różnych miastach w Polsce te deliberacje też na przykład budżety partycypacyjne, które czasem są bardziej deliberacyjne, a czasem to jest po prostu konkurs piękności na projekty, no to widzę, że duże miasta idą w to, mają też najwięcej zasobów, żeby robić takie duże eksperymenty w stylu paneli obywatelskich, ale i też jakby najłatwiej jest im tam to dobrze zrobić, no ale wydaje mi się, że ta polityka tam jest często już tak scementowana, jest tyle różnych interesów, układów, zależności od centrum partyjnego, rządowego albo opozycyjnego, że ciężko jest uzyskać tak duży wpływ tym praktykom deliberacyjnym. I o dziwo, im niższy poziom, tym też mi się wydaje, że ten wpływ może być łatwiejszy do uzyskania i też się pojawia więcej jego pozytywnych efektów też na wspólnotę, na budowanie jakichś relacji czy wzajemne uczenie się tych kompetencji. I to widać, to jakby te budżety partycypacyjne były jakąś taką możliwością, znaczy chyba dalej są taką możliwością, no ale myślę, że popularyzujące się chyba narady obywatelskie, bo też no, na przykład w Pleszewie ostatnio obserwowaliśmy na podstawie mojego regulaminu, czy tam tego wrocławskiego regulaminu też była jakaś narada. I myślę, że tam może to wychodzić może mniej zgodnie z jakby z tą profesjonalną ideą, ale jednocześnie bardziej skutecznie i bardziej efektywnie. To jeszcze chciałem zapytać właśnie o podejście ruchów klimatycznych do deliberacji. Trochę o tym już wspomniałeś w kontekście okupacji leśnych, ale jak to wygląda w szerszej perspektywie? Ja w zasadzie to o tej okupacji leśnej i deliberacji dowiedziałem się później niż o deliberacji przez inne ruchy klimatyczne, które wprost stawiają taki postulat, panele klimatyczne. To Extinction Rebellion spopularyzował właściwie tę formę paneli klimatycznych. Swoją drogą to jest też ciekawa historia, bo po prostu jeden
Myślę, że no mogę to powiedzieć, tak? Ekspert, którego zaanalizowałem jako PR-tycypacyjnego eksperta, po prostu bardzo lobbował za tymi panelami. Ale jak czytałem i analizowałem opisy, to zresztą też w tej mojej książce Granice demokracji to też się znalazło, to po prostu to nie jest dobra teoria tej demokracji. Zakłada, że po prostu się zbierzemy, zrobimy panel i rozwiążemy wszystkie problemy, że politycy nie chcą tego wprowadzać albo wielkie korporacje się nam stawiają. No i jakby ta moja wieloletnia jakaś znajomość z różnymi ruchami i pewne dyskusje cały czas stawiają mnie w takiej chęci powiedzenia: okej, panele może być dobra czasem, ale upewnijmy się najpierw, że mamy większy plan na to wszystko, bo panel może nam pomóc przepchnąć coś, przeciwko czemu będzie mała opozycja, a nie wielka opozycja wszystkich, bo to po prostu ugrzęźnie i zmarnujemy tam tylko siły i motywacje. Co mi się wydaje ważniejsze w tych ruchach klimatycznych, to wszelkie akcje protestacyjne, jak wychodzenie na ulicę z postulatami, blokowanie tych ulic, jakieś akcje performatywne. Też działalność komunikacyjna, edukacyjna, medialna, czy wręcz no, jakieś takie populistyczne przeciwstawianie się władzy i może cyniczne, instrumentalne wykorzystywanie tej deliberacji w tej polityce, która jakby z perspektywy ruchów klimatycznych, i ja się z nią zgadzam, no, jest dramatycznie nieprzystosowana do wymagań czy do wyzwań współczesności. Więc ja, ale nie tylko ja, jakby jest więcej takich badań, czy to w Europie Zachodniej, czy też w tej perspektywie dekolonialnej, o której mówimy, że jakby z tym antropocenem to trzeba rzucić wszystkie siły, ale na pewno nie liczyć na to, że mamy jedno proste rozwiązanie teoretyczne, filozoficzne, bo problem jest znacznie bardziej skomplikowany. Teraz przejdę do części pytań od publiczności i pierwsze jest od pytania, pytanie od Jana z naszego zespołu, który też jest na Erasmusie w Turcji, tylko w Stambule i pyta o to, jakbyś określił Wittgensteina jednym słowem? Filozof, ale z wielkiej litery. No, ale jak mogę wytłumaczyć jeszcze dwoma zdaniami, no to właśnie, czy może nawet bym powiedział hermeneuta, albo postać tragiczna. O, postać tragiczna. I to rozumiem jako pewną filozofię. To znaczy zauważył, że całą filozofię, cały język toczy taki problem, że nic nie można w nim powiedzieć, ale nie da się tego udowodnić w języku, że nic nie można w nim powiedzieć. Więc bardzo często wpadamy w pułapki językowe, tworzymy teorie, tworzymy koncepcje, które mają jakieś złe założenie, na przykład o języku albo o człowieku, o obywatelskości, o polityce. No ale sposobem na to, żeby to rozbroić, jest jakby język, który na przykład większość nauki nie uznaje za naukowy, albo większość filozofii nie uznaje za naukowy. I on przez lata nie wiedział, jak to powiedzieć, i po latach mu się chyba nie udało nigdy tego do końca powiedzieć. Dzisiaj tylko zgadujemy trochę, co miał na myśli, ale zostawił po sobie 30 tysięcy stron, więc to jest tak dobrze poinformowane zgadywanie chociażby. Jeszcze jedno pytanie. Czy słyszałeś o zastosowaniu gier RPG jako narzędzi w procesach deliberacyjnych, czyli w politykach miejskich i tutaj konkretnie chyba o no, ten participatory budgeting, tak? Budżety partycypacyjne. Z budżetami partycypacyjnymi nie słyszałem, ale wiem natomiast, że ta gamifikacja czasami jest stosowana. Są takie praktyki, które czasem się zalicza do technik deliberacyjnych, i ja, jak chyba można się domyślić, nie jestem ortodoksyjny, więc też je bym do tego zaliczał, że faktycznie tworzy się jakieś spacery deliberacyjne, jakoś takie eksperymentalne, ciekawe elementy, czy tam przygody, czy eksperymenty, które mają właśnie kierować, czy jakby trochę może spowodować, że będą ciekawsze, ale ja też myślę przede wszystkim i angażujące, i inkluzywne takie praktyki.
Też słyszałem o takich pomysłach, żeby zmieniać rolę. Na przykład jakby prosić czy przekazywać osoby, że jakby mamy ileś wylosowanych ról do danej deliberacji, ale osoby dopiero losują, do której mają być przystosowane. To właśnie Michał Zabdeliamrus ma taki pomysł na gamifikację deliberacji, właśnie w którym jest taka zamiana ról i ona pozwoli na to, żeby spojrzeć z szerszej perspektywy. Znaczy on chyba mówi, żeby uwolnić się z tego interesu własnego, no ale to możesz zapytać. Ja myślę, że warto takie rzeczy stosować. Ale z chęcią, jeżeli są takie ciekawe przypadki, to z chęcią bym się gdzieś tam zapoznał, bo jednak cały czas szukam różnych inspiracji i wiedzy na ten temat. Ciężko jest to wprowadzić w jakiejś realnej polityce publicznej, ale ja też uważam, że lepiej eksperymentować z deliberacją w realnych procesach, niż tworzyć jakieś fora eksperymentalne, bo to zawsze jest jednak coś innego. A ciężko coś takiego wprowadzić chyba w polityce publicznej, no bo to konserwatywne władze miejskie, które zazwyczaj nie chcą w ogóle mieć deliberacji u siebie, to jakby miały mieć jeszcze deliberację połączoną z RPG, to już od razu byłoby weto bez większej dyskusji chyba. Cóż, więc tym akcentem zakończmy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również bardzo za zaproszenie. Moim i Państwa gościem był Wojciech Ufel, doktor nauk o polityce i administracji, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję. Dzięki, do widzenia.